Witamy w Energy Gas Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Forda S-Maxa, auto z dwulitrowym silnikiem o mocy 145 koni. 2008 rok produkcji tego samochodu. Założyliśmy tutaj instalację BRC i przejdźmy może do pokazania poszczególnych elementów instalacji gazowej. Przy akumulatorze schowane za osłoną komputer sterujący BRC 32 wersja OBD. Z lewej strony filterek fazy ciekłej, po lewej jeszcze bardziej filterek fazy lotnej, a z tyłu w głębi reduktor BRC Genius 1500. Pod pokrywą natomiast mamy wtryskiwacze BRC koloru pomarańczowego. Przełącznik z lewej strony kierownicy na życzenie klienta został zamontowany w miejscu takim. Wlew mamy założony pod klapką wlewu paliwa, albo inaczej obok wlewu paliwa. Zbiornik w tym samochodzie mamy pod spodem auta. Dodatkowo, jeżeli chcemy tutaj ten zbiornik i gaz założyć, musimy przerobić podłogę z tego względu, że fabrycznie tam jest taki schowek. Nie ma wtedy możliwości założenia. Ten schowek wycinamy, równamy podłogę i zakładamy zbiornik. Zbiornik 44-litrowy, tak jak mówiłem, pod spodem. Zasięg tego zbiornika to około 290-320 km na jednym tankowaniu. Auto pali około 11 litrów benzyny, czyli około 12 litrów gazu spali. Mimo wszystko na każdym 1000 km zaoszczędzimy 310 zł. Cena, całkowity koszt tej instalacji to 2900 zł, a zwrot nastąpi po około 9-10 tysiącach od momentu montażu. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gas Polska.